Najbardziej depresyjny dzień w roku jest on dzisiaj. Czy uważa pan, że to prawda, czy niekoniecznie? Nie wiem, czy to prawda, ale generalnie moja depresja już ma depresję, więc może być. Nie wierzę w gusła. Okay. Żadne takie. A jeśli nawet depresyjny dzień, to może się wkraść ze względu na złą pogodę i tak dalej? Mam pogodę, jak ktoś jest meteopatą, to tak, ale normalnie nie. Czyli nie wierzy pan raczej w takie dni? W żadne takie. Czyli dużo uśmiechu? Dużo uśmiechu, jak najbardziej. Blue Monday? Nie wiem. Najbardziej depresyjny dzień w roku. Myśli pani, że to prawda, czy niekoniecznie? Nie musi być koniecznie, bo depresję można, ja uważam, że można mieć w różnym czasie, nie tylko w ten jeden dzień. Czy jest taki właśnie dzień dla pani? Nie narzekam. Czyli uważa pani, że to mit? Tak, oczywiście. No nie wiem, to pewnie zależy, no jak dla kogo. Dla mnie akurat dzisiaj jest dzień dobry. Załatwiłam już parę spraw, więc myślę, że się dobrze zaczął i że się dobrze skończy. Czyli dla pani raczej ten dzień no, jest po prostu fajnym dniem? No, oczywiście. Nie mam zastrzeżeń. Czy uważa pani, że to jest prawda, czy niekoniecznie? A dlaczego? No, pogoda jest jaka jest. Ja wiem, mam wolne, nie idę do pracy. A dla pani jaki jest ten dzień dzisiaj? Jest normalny. Czyli raczej to nieprawda? Nie. Depresja, proszę pana, to chyba wynika z jednego, z niepowodzenia albo coś w tym stylu, bo to innego wyjścia ja nie widzę. Nie sądzę, żeby to była pogoda. Pogoda gdzieś może bardziej sprawia, że ta depresja się pogłębia, ale jak ktoś ma depresję, to ma depresję. Pani jak podchodzi do życia? Jak sobie radzić z takimi dniami, no, gdzie nie ma słońca już od dłuższego czasu, a jednak wypadałoby, żeby ten uśmiech na twarzy się pojawił? Spaceruję sobie, proszę pana, spotkam znajomych, porozmawiam, przychodzę do domu, puszczam telewizor, krzyżówki, obiad, odpoczywam. Czyli trzeba sobie znaleźć po prostu jakieś zajęcie na ten czas. Oczywiście, nie zamartwiacie, co to da. Nic nie zmienimy, nawet gdybyśmy chcieli, nie zmienimy nic. No niestety, taka jest prawda. Czyli dużo uśmiechu i szukać zajęć po prostu. Szukać sobie zajęć, obtaczać się ludźmi, którzy myślą pozytywnie. No i po prostu spotykać się, rozmawiać, a jak jest czas, odpocząć sobie. Wszystko się nakłada, i problemy, i pogoda. Teraz można powiedzieć, zgonić na wszystko. Ale w pani przypadku, jeżeli ktoś ma wolno, to nic, tylko się cieszyć z uśmiechem, przez chrzanów iść. Oczywiście.